o której zasypiasz, ile godzin śpisz. To jest ważne. Jeżeli trenujesz intensywnie, ważne jest, żeby te 7-8 godzin było odpoczynku, regeneracji. Ważne też, o której zasypiasz. Czy jest to druga w nocy, czy jest to może 22. Pewne badania wykazują, że jeżeli będziemy zasypiać około 22, przed 23, wejdziemy w odpowiednie fale mózgowe, to spowoduje, że wejdziemy w głębszą fazę snu, a dzięki czemu odpoczniemy dużo lepiej niż gdybyśmy zasypiali o 2-3 w nocy, a spali tą samą ilość godzin. Zaznaczę jeszcze, że porównywanie się z innymi i stawianie sobie nieracjonalnych, nierealistycznych celów może doprowadzić do poczucia porażki i frustracji, więc jeżeli obserwujemy ludzi, którymi się inspirujemy i chcemy ich dogonić, chcemy ich do nich się porównywać, to nie jest dobre rozwiązanie. Możemy się nimi inspirować, możemy ich podziwiać, podpatrzeć technikę, zobaczyć, w jaki sposób oni trenują, ale jeżeli jesteśmy początkujący, to warto małymi kroczkami dojść do tego, do czego doszły te osoby.